Tak, no to zaczynał męski rajza, niedziela 16 stycznia 2021, ski tour rajza bardziej, w mojej miejscowości, bo niestety do góry jeździć nie mogę. Ale cóż, stare narty wyciął. Dobry. Myślałam, że ma pan biegowe, a to zwykłe. Tak. No niestety do gór się nie da jechać. Zamknięte. Ruszać się trzeba. I to jest dobry pomysł. To był dobry pomysł, to był zajebisty pomysł. Żeby ten śnieg był jak najdłuższy. Także pamiętajcie, nie siedźcie przed komputerami, jak są takie warunki. Ja robię ski tour, chociaż narty mam zjazdowe, ale na takie warunki idealne. Oczywiście to nie są te same narty, co zjeżdżą na nich. Ale to są te moje pierwsze zresztą po Kurzawą. O, poznajecie? Ja. Także super. To jest teren właściwie, bo chyba po Kurze nawet teren kaj wszystko się zaczęło. Chyba nawet tam przejadę. Dobra, ludzie łażą, spacerują. Może co niekiedy się nawet ze mnie śmieją. Ale trzeba. Trzeba. Trzeba się ruszać. Trzeba korzystać z tej zimy. Biela się nodo. W górach stoki zamknięte. Dobra, na razie robimy nawrót. Bo tam jest druga po Soluno. Jak ktoś nie wie, to jak się krzyżują te drogi, to jest trójstyk granic trzech sołectw czechowickich. Ale na rozpieprzany ten śnieg tu. Pięknie to tu wygląda. Nie wytrzymałem, nie wytrzymałem. Robimy ski tury na starych nartach. No to teraz idziemy do miejsca, kiedy się cała moja kariera narciarska zaczęła. Nie wie, to tutaj na tej górce
zaczęła się cała moja narciarska kariera. Całe dzieciństwo, wszystko. Tych chałup tu nie było, ale dosłownie tyle wspomnień z tym miejscem, że za chwilę chyba nawet zjadę. Piękna sprawa. Szkoda, że to miejsce zabudowują. Całe tabuny ludzi tu chodziły. Ach, piękne wspomnienia. Czy się mi uda zjechać tak jak wtedy? Za dużo śniega. Poza tym tu jest zaorane chyba. Ja, zaorane. Normalnie przypominają mi się czasy, jakże był mały, jakże tu jeździł. Piękna sprawa to była. No nie było zaorane. Dlatego trochę się tego obawiam. Ale zjechałem troszkę chociaż. Ale po łoraczce raczej nie będę jeździć. Widać dzieci jeszcze jeżdżą. Ja, tak jak my tu jeździli. Może tych chałup tu nie było. Piękna rzecz. Masa wspomnień z tym terenem. Normalnie aż się łezka wokół kręci, że ten teren znikł. Chociaż widać, dzieci tu jeszcze jeżdżą. Ale jak my tu jeździli, kurczę, tu się cała wieś schodziła. Tyle ludzi było. Skocznie my budowali. Ha. Jak czasy Małysza nastały. Ja pierdolę, co to były za akcje wtedy tutaj. Ha. Ale widać, sankami jechane. No. Nieźle, nieźle, pięknie, pięknie. To jest właśnie ta górka. Tutaj się cała moja kariera zaczynała. To drzewo było malutkie. Niesamowita rzecz. Tu była skocznia, tu my jeździli. Skokali. Już widać od tego miejsca tu jak ta dziura jest. O, jest zaorano. O, ostrość, ostrość. Zaorano jest, no bo tam już się chałupy wybudowały. Ale dosłownie kupa wspomnień. Kupa wspomnień, całe dzieciństwo, że tu spędził. Niesamowita rzecz. Nie było komputerów, nie było żadnych tabletów, żaden się nie garbił przy tabletach. Ja, bo teraz to wszyscy to jedno siedzą przy tych tabletach, telefonach i widzicie, i takie miejsca umierają, chociaż jednak jest nadzieja, bo tu jakieś dzieci jednak jeździły, ale sami widzicie, chałupy się budują, więc miejsce niestety nie będzie uczęszczane, bo żaden też nie będzie chciał, żeby mu tu pod płotem ktokolwiek jeździł, nie? Ale co tu się działo? My tu siedzieli nie roz, żeby nikogo nie skłamać, to do 9 wieczór. Budki przemoczane były, na sankach my jeździli. Całą wieś tu się schodziła. I żaden nie narzekał, że mu jest zima, że co. Żaden chory nie był.
Nic. No jak widzicie, ja też jestem na nartach. Dzisiaj skitury. To mi zostało. Stoki zamknięte przez głupie decyzje naszego rządu. No ale nie poradzimy nic. I witamy w Bronowie w Milardowicach. Na Mamucie jest skoczni i startuje na belce startowej jako pierwszy rower. I skoczył daleki skok, 4,5 metra. Super! Jedziemy! Piękny skok! Proszę Państwa, 4,5 metra. Warunki na skoczni trudne, wieje silny wiatr, ale dla niego to nie jest żaden problem. Trzeba skoczyć swoje. Jako drugi na belce startowej zaczyna Robert. Bardzo zły wiatr, strasznie silny. Ale dla niego to nie jest żaden problem. Piękne wybicie i dobre lądowanie. Stylem telemarkiem, można to powiedzieć. Jest lepszy. Jest dobry. 3,5 metra. Tutaj widzimy rozbieg pierwszej skoczni narciarskiej. Oto ona. I tutaj już jest zeskok. To już jest rozbieg drugiej skoczni, daleki, ponad 100 metrów. I próg tej skoczni. Próg tej skoczni, wysoki, ponad 2 metry. I ze skok już widzimy. A to już jest zeskok naszej największej skoczni, trzeciej z kolei najlepszej i próg widzimy ponad 3 metry wysoki, ale jest fajnie, super skocznia. Teraz wyjdziemy po ten próg. I rozbieg tej skoczni ponad 150 metrów. A filmik ten został nagrany 15 lutego 2010 roku.
skocznie narciarskie Bronów Miliardowice. Jedź! Przejazd! Przejazd! Ja nie wiem, jak na tyle skoczy, też nie pobiłeś. Ja nie wiem, jak na tyle skoczy, też nie pobiłeś. Kurwa, ja nie nadążam! Jeb! Katam zajechał, ja pierdolę. Tak to jest, kiedy ci żal dupę ścisko, kiedy nie możesz jechać do gór, śniega napadało. Robisz se skitury na starych nartach, dzięki czemu się tak nie zapadą. Ja się mi to zaś odkryj, kurczę. Nie. Byli zdziwieni co niektórzy, ale fajnie. Jest miejsca, można łazić. Skituring graj za dzisiaj. Jest plecak, rucak, picie jest. Można łazić nawet do 10. No nie, to zaś nie przesadzajmy. Śnieg jest. O, także super. Polecam, jak macie śnieg koło siebie, a nie idzie jechać do gór, nie siedźcie przed telewizorem w chałupie, idźcie na skitur. Ja nie mam nart skiturowych, to się zgadza, ale no, siedzieć w chałupie i takie warunki są, nie wiadomo kiedy tutaj w Brunowie zima będzie, tak więc korzystajmy. Tak, to już Brunów, Kopaniny. Skitury są. Taki oto wiejski drogi się nawet fajnie na takie treningi nadawają. Jakby się kajś tu przeszały, no problem jest taki, że tam dali jest droga po Solunu i się nie dojechać. Kurczę, może jutro też pójdę na skitur. Mi się to zaczyna podobać. Ale no niestety, w Ligocie śnieg to jest rzadkość.
No ale kiedy nie ma możliwości jazdy na stokach, brzmi to absurdalnie, kiedy się widzi takie krajobrazy, ale no niestety zakazy rządowe przedłużone do 31 stycznia. No i super. Nie musiałeś się za bardzo oblikać. Jestem po prostu w swojej okolicy. Tak też można. Już chyba nic nie widzicie, ale ja jest w lesie. Ja w lesie, że jest. Pójdę spokojnie, to jo. To jest pala z mojej gęby. Pójdę tam na wprost. Nie widzicie tego, ale ja tu doskonale wszystko widzę. I teraz wam powiem, że jakby kto tutaj mnie w tym lesie spotkał i uwidział to światło, którym świeca, to mu nieźle nasrane w galotach ze strachu. Ale cóż, idziemy dalej. Jak ktoś nie wie, to teraz znajdujemy się obok znaku wiślanej trasy rowerowej. Był taki zamiar, żeby też to była trasa do narciarstwa biegowego. Ja myślę jeszcze tam iść w prawo, nie widzicie tego. I potem tam już do chałupy, bo już jest 6 na wieczór. Także trzeba się trochę sprężyć, a jutro na pierwszą zmianę do roboty trzeba stać, nie? Słuchajcie, ja jest w tej chwili na wiślanej trasie rowerowej z Leśniczówki do stacji PKP Zabrek Czarnolesie, tamte światełko pomarańczowe. Generalnie rzecz biorąc, wydaje się, że jest cima całkowicie, ale no nie ma cima, jest widoczność tak z kilometr dobry, bo śnieg jest i ja jest w lesie jeszcze, nie? Ale widać, że ktoś tutaj jeździł na nartach, bo przez całą tą trasę są takie oto tory zrobione. Także fajna sprawa. Powiem tak, nie mam zmachany, trochę spocony, ale mróz jest chyba z 10 stopni, ale jak się tak człowiek rusza, to go wcale nie czuć, nie? Tutaj też widać, że te kuligi tutaj jeździły, ale tutaj był jakiś gościu na nartach, prawdopodobnie też skiturowiec, no bo inaczej to by nie wyszło. Tutaj na zjazdowych, zresztą miałem zjazdowe. Karwingi, o, słuchajcie, odepion. Ja. Także jest prawie 6 wieczór, ale tak się fajnie idzie. Jest cicho, nie ma żadnego wiatru. Znak wiślanej trasy rowerowej. I po prostu jak się człowiek rusza, to jest super, nie? Bo jakbyś tak dłużej stanął, to mi będzie zima, nie? Ale trzeba iść, nie? Fajnie, fajnie. No, zarąbista alternatywa, jak są stoki zamknięte. Widać, też tu ktoś był na nartach. Też taki porąbany trochę jak jo. Ale fajna sprawa. To się tak wydaje, że jest cima, ale tu jest tak widno, że normalnie szok. Ten śnieg tak trzeszczy. O, tu też ktoś był. Ja pierniczę, normalnie trawer tu się zrobił. Ja już tak idę prawie 3 godziny. No, fajna rzecz. Tutaj też auta nie jeżdżą, bo jest droga zagrodzona, więc no super sprawa nawet. Cicho, las, spokój.
No też, no jak się człowiek zatrzymie, to już jest zima, bo mróz z 10 stopni wyjdzie. Generalnie rzecz biorąc, skitur to nie są biegi, tylko to jest takie turystyczne narciarstwo. Ale już jeżdżę i mnie po prostu pierw bierę, jak widzę takie warunki, a nie da się jechać. Ja, tam już jest stacja w Czarnoleciu. Tak, ja już jestem przy Maryjce. Tutaj już jest główna droga, ona jest czarno. Znaczy się, że asfalt jest. Teraz sytuacja jest taką, że będę musiał polami jechać. O, petardy puszczają nawet. Fajnie. Przyjechałem z Czarnolesia. Pamiętajcie, że jak macie taki coś, no najlepiej stare narty. Ja tu kawałek muszę podejść. Muszę się schować, bo to jest w zasadzie na skrzyżowaniu. Petardy puszczają. Tu będę mijał. Może jeszcze co puszczą, nie? I tam po tym polami tam przejdę. Teraz mnie żaden nie będzie widział, także spoko. Może oświecimy światło. O, teraz to lepszy widać. Ja tutaj muszę się jakoś przegramolić przez ta posolona droga. Śnieg taki drobniutki polatuje cały czas. Także pewnie jutro zaś będzie odśnieżanie. Ale po odśnieżaniu pewnie skitury po okolicy. O, proszę, petardy. Tak, no to jest już 8 km prawie, że to jest moja ulica, tak wygląda w zimie. Na biało wszystko. Także no, nogi mnie już trochę bolą. Jak widzicie, albo i nie widzicie, śnieg trochę popaduje. Także jutro pewnie zaś będzie odciepywanie. No i myślę, że pewnie zaś jakoś skiraj za w tych porąbanych czasach będzie. Także nie dajmy się zwariować. Trzymajmy się i ruszajmy się, a nie siedźmy w chałupie. Oczywiście, no wiadomo, no nie każdy do rady, ale jak tylko jest wolny czas, to jak macie śnieg, to róbcie sobie takie rundki. Ja pierwszy raz to zrobił tutaj i jeżdżak zachwycony. Także trzymajcie się ciepło i do zaś.